Biblia mówi na temat miejsca siostry w domu, dlatego ten temat to miejsce siostry w domu według Słowa Bożego. Słowo do sióstr na podstawie Biblii. Chciałbym najpierw spojrzeć na Księgę Przysłów. Rozdział 14, werset 26. W bojaźni pańskiej jest mocna ufność, a jego dzieci mają schronienie. Księga Przypowieści Salomona albo Księga Przysłów. Rozdział 14, werset 26. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Cóż, właśnie myśląc o tym wersecie i o tym, jak łączy on dwie rzeczy tak nienaturalnie ze sobą połączone, strach i ufność, musimy zauważyć, że bojaźń jest przeciwieństwem ufności. Ale bardzo cenne jest widzieć, kiedy jest bojaźń Boża, wtedy może być ufność w Jego dobroć. Bojaźń, ponieważ nie mamy w sobie mądrości ani siły, ale ufność, ponieważ wiemy, że Pan powiedział: wystarczy Ci mojej łaski, albowiem moc moja w słabości się doskonali. Jak mówi drugi list do Koryntian, rozdział 12, werset 9. Ale mi rzekł: dosyć ci na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Dlatego też bardzo chętnie będę się raczej chlubił z niemocy swoich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Tak więc Pan pomoże nam, gdy całkowicie zdamy się na Niego, gdy nie mamy zaufania do samych siebie. Pismo Święte mówi, Biblia mówi, że nie mamy pokładać ufności w ciele. Tak mówi list do Filipian, rozdział 3, werset 3. List do Filipian 3:3. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie i nie ufamy ciału. Nie ufamy ciału, w ciele ufności nie pokładamy. Ale możemy pokładać tą ufność w Panu. Następnie kończy się tym pięknym wyrażeniem: Jego dzieci będą miały schronienie. Tak mówią Przypowieści Salomona 14:26. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. I jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. To jest trudna, ale dana przez Boga rola. Tak, człowiek w domu. Cóż, jak już powiedziałem, chciałbym tylko spojrzeć na kilka fragmentów Pisma Świętego w związku z miejscem kobiety w domu. I myślę, że bardzo pięknie jest zobaczyć, jak bardzo jest ona ważna. Wierzę, że czasami możemy nie doceniać znaczenia miejsca siostry w domu. Często mówiłem, Bóg chciał, aby w domu było coś bardzo szczególnego. Mężczyzna nie może wypełnić miejsca kobiety w domu, ale kobieta może wyjść ze swojego miejsca i może w dużym stopniu wypełnić miejsce mężczyzny w świecie biznesu. Nie brakuje jej zdolności do zajęcia tego miejsca, ale czyniąc to, pozostawia pustkę w miejscu, które tylko ona ma zdolność od Boga do wypełnienia i tak dobrego wypełnienia. Wierzę więc, że jest to bardzo, bardzo ważne miejsce, które Bóg jej dał. Ktoś często komentował, że jeśli mężczyzna zajmuje miejsce przywództwa i zwierzchnictwa, nie ma do tego większego prawa niż kobieta, chyba że Bóg dał mu to miejsce. Ale jeśli Bóg dał to miejsce mężczyźnie,
kto go do tego przygotował. Może dać mężczyźnie, mężowi łaskę do wypełnienia miejsca, które Bóg mu wyznaczył. Jest to więc bardzo, bardzo trudne miejsce, gdy jest wypełnione bojaźnią pańską. Każdy z nas, kto jest mężczyzną, kto starał się wypełnić to miejsce w bojaźni Bożej i zająć miejsce przywództwa, bardzo dobrze wie, że to bardzo mocno rzuca nas na kolana przed Panem. Powtarzam więc, jest to miejsce wyznaczone przez Boga. Nie jest to miejsce, które wybralibyśmy dla siebie, ale jest to miejsce, które zostało dane mężczyźnie. Jest to cudowne miejsce, które dał Bóg dla sióstr w domu. Tak, jest bardzo wspaniałe miejsce, które Bóg dał siostrom. Jeśli popatrzymy na 13 rozdział Księgi Sędziów, jest to związane z narodzinami Samsona. 13:2. Księga Sędziów 13:2. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Tak, widzimy, był też pewien mąż z Sorea z rodu Danitów, któremu było na imię Manoach, a żona jego była bezpłodna i nie rodziła. Anioł pański ukazał się kobiecie i rzekł do niej: oto teraz jesteś bezpłodna i nie rodzisz, ale poczniesz i urodzisz syna. Teraz więc strzeż się, proszę cię, i nie pij wina ani mocnego napoju, i nie jest niczego nieczystego, bo oto poczniesz i urodzisz syna, a brzytwa nie spadnie na jego głowę, bo dziecko to będzie Nazarejczykiem dla Boga. Od łona i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistynów. Wtedy kobieta przyszła i powiedziała swemu mężowi, mówiąc: przyszedł do mnie mąż Boży, a jego oblicze było jak oblicze anioła Bożego, bardzo straszne. Tak czytamy. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna, tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jest niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistynów. I poszła ta kobieta i powiedziała do swego męża tak: przyszedł do mnie mąż Boży, wygląd jego był tak jak wygląd anioła Bożego, niesamowity bardzo. Nie zapytałam go, skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia. Dokładnie tak. I 8 werset. Tylko rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, ale teraz nie pij wina ani mocnego napoju, ani nie jest niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie Nazrejczykiem Bożym. Wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy: o Panie mój, niechaj ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić. I dalej wiemy, że i wysłuchał Bóg głosu Manoacha, a anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety, a ona przebywała na polu, ale jej męża nie było przy niej. I widzimy, kobieta pobiegła więc szybko i doniosła o tym swemu mężowi, mówiąc do niego: oto ukazał mi się mąż, który przyszedł do mnie owego dnia. Manoach wstał więc, poszedł za swoją żoną, doszedł do tego męża i rzekł do niego: czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on na to: tak, jestem.
I rzekł Manoach, gdy się więc spełni Twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? Anioł Pański odpowiedział Manoachowi, niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem, niczego, co pochodzi z winorośli, niechaj nie je, wina i mocnego napoju niech nie pije, niczego nieczystego niech nie je, niech przestrzega wszystkiego, co jej nakazałem. Wtedy Manoach rzekł do anioła pańskiego, chcielibyśmy cię zatrzymać i przyrządzić ci koźlątko. Jest to bardzo niezwykła historia, którą przedstawia nam Księga Sędziów. W tym czasie historia Izraela znajdowała się na bardzo niskim poziomie. Wiemy, jak smutne było ich odejście od Boga, a teraz Bóg wzbudzi silnego człowieka, Samsona. Wzbudzi oddzielonego człowieka, wyznaczonego, którego użyje do wyzwolenia Izraela od Filistynów. I zauważamy tutaj, że Pan, Anioł Pański, ukazuje się żonie Manoacha, nie jemu. I to pokazuje znaczenie pozycji, jaką miała zajmować w odniesieniu do tego dziecka. Będąc nieco starszym, często zauważałem, że bez względu na to, jak pobożny może być mąż, jeśli nie ma za sobą wsparcia żony, jeśli ona nie zarządza domem w sposób, który jest akceptowalny i przyjemny Bogu, dlatego bardzo często nie ma błogosławieństwa, które chcielibyśmy widzieć w domu, ale często widziałem, że tam, gdzie był nawet nienawrócony mąż, a matka chodziła w pobożności, jak cudownie Pan wszedł i jak błogosławił w tym domu. I to pokazuje nam, jak ważne jest miejsce kobiety w domu. Widzimy tutaj, że poselstwo przyszło do niej, do kobiety i że było do niej specjalne słowo odnośnie jej osobistego postępowania, że miała być ostrożna i że sama miała być wzorem pobożności. Każdy z nas, kto jest starszy i spogląda wstecz, może pomyśleć o wzorze, jaki postawiły przed nami nasze matki. Nasi ojcowie byli oczywiście wzorami, ale bardzo często wrażenie, jakie wywierała matka, było dla nas najważniejsze i najbardziej zauważalne. Tutaj słowo, które przyszło do kobiety, dotyczyło jej osobistego postępowania. Widzimy, że jej mąż był zaniepokojony i słusznie, że powinien być. Widzimy, że był gotów przyjąć na siebie odpowiedzialność. Zapytał bowiem, jak mamy rozkazywać albo rozporządzać dzieckiem, jak mamy z nim postępować, mamy. Był zaniepokojony, ponieważ był głową w domu, w miejscu Bożej odpowiedzialności. Ale znowu przesłanie wskazuje na matkę i na to, jak powinna postępować matka, ponieważ to dziecko miało być wychowane jako nazyrejczyk, oddzielony. Czyż nie pokazuje nam to, jak ważne jest miejsce matki w domu? Wiemy również, jak dorastał Samson, nie był idealnym synem i były rzeczy, które musiały sprawić przykrość jego rodzicom. A jednak widzimy, jak Bóg łaskawie przyszedł, pobłogosławił Samsona i uczynił go wybawicielem ludu Bożego. I teraz kolejny przykład, to jest przykład matki Tymoteusza. Widzimy również inny przypadek związany z Tymoteuszem. Byłem zaskoczony, gdy przeczytałem, że babką była Lois, a matką Eunika i że Eunika była żoną Greka. Pomyślałem, jakiż to musiał być smutek dla Lois, gdy jej córka poślubiła poganina. Być może pomyślała, to już koniec, bo wyszła za poganina. Jakiego błogosławieństwa mogę oczekiwać w domu? Cóż, wydaje się, że w Bożych drogach matka Eunika była bardzo wierna i starała się wychować swoje dzieci tak, aby podobały się Panu. Wcale nie usprawiedliwiam tego, co zrobiła, wychodząc za mąż, za poganina. Nie mamy nawet powiedziane, że był on człowiekiem wiary, ale widzimy, jak ważna jest matka. I być może ona się nawróciła później, już po ślubie.
I chciałbym powiedzieć rodzicom, że być może widzieliście, jak jedno z waszych dzieci popełniło błąd i poślubiło kogoś, kto bardzo was rozczarował. Módlcie się dalej. Módlcie się dalej. Pan przyszedł po tę matkę i to dziecko. Tymoteusz urodził się i okazał się wspaniałą osobą, opisaną w Nowym Testamencie, osobą, do której apostoł Paweł napisał dwa listy i osobą, która chodziła w wielkiej mierze pobożnie. Jak wspaniałe są drogi Boże. Jak wspaniałe są drogi Boga. Jakże On chętnie przychodzi, bracia, pomimo naszych niepowodzeń, ale powiedziano nam o wierze, która mieszkała najpierw w Loidzie, a potem w Eunice, a także w Tymoteuszu. Kolejny przykład to jest Ezechiasz. Opisany jest on w drugiej księdze Kronik w rozdziale 29. Druga księga Kronik. 29 rozdział. Rozdział 29, werset 1. Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat. Panował zaś w Jeruzalemie 29 lat. Matka jego miała na imię Abija, a była córką Zachariasza. Tak, Ezechiasz zaczął panować, gdy miał 5 i 20 lat, 25 lat. I panował 9 i 20 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Abija, córka Zachariasza. I dalej czytamy. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. Tak. I czynił to, co było słuszne w oczach Pana, zgodnie ze wszystkim, co uczynił Dawid, jego ojciec. Zauważamy tutaj, jak Duch Boży często wspomina imię matki, gdy nowy król jest nam przedstawiany, a czasami było to w smutnym kontekście. W przypadku jednego z królów wiemy, że poślubił córkę Jezabeli i że to było smutne gospodarstwo domowe oraz że był to określony czas odwrócenia się od Boga. Natomiast w przypadku Hiskiasza, Ezechiasza, dowiadujemy się, że jego matka miała na imię Abija, córka Zachariasza. Dowiadujemy się również, że Zachariasz był kapłanem. To bardzo piękne, co o nim napisano. Wydaje się mi, że jest to w 25 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, Księgi Kronik 25. A dokładnie 24 rozdział, 20 werset. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Oraz 22. Ojciec Zachariasza. Więc tutaj jest wspomniane o tym. W 26 rozdziale i w 5 wersecie z kolei. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Jest mowa o Uzjaszu. I Uzjasz szukał Boga za dni Zachariasza, który miał zrozumienie w wizjach Bożych i dopóki szukał Pana, Bóg sprawił, że mu się powodziło. Tak, zwracam uwagę na to, aby zobaczyć, że był to bogobojny ojciec. Bez wątpienia bogobojna również była matka. Widzimy, że w rezultacie panowanie Hiskiasza, Ezechiasza było bardzo wspaniałym panowaniem w historii Judy. Był to jeden z najbardziej bogobojnych królów, ale Bóg przypisuje to tej bogobojnej matce i wpływowi, jaki miała na tego chłopca oraz temu, jak poszedł za Panem i jak podążał za Panem.
Także warta uwagi jest mądra matka z powieści Salomona, 31 rozdział. Chciałbym przejść do tego 31 rozdziału Księgi Przysłów i przeczytać, co Duch Boży mówi o cnotliwej kobiecie w wersecie 10. Przy powieści Salomona 31:10. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Kto może znaleźć cnotliwą kobietę, gdyż jej cena przewyższa rubiny? Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swojego życia dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześniej, gdy jeszcze jest noc, i daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy i lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce z pokądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim i do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Jej mąż jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Ona wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Dalej mamy: gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc: jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Tak, uczy i ostrzega swoje dzieci. Jest całkiem oczywiste, że Salomon miał matkę, która nauczyła go pewnych rzeczy. Wystarczy zwrócić uwagę na pierwszy werset 31 rozdziału. Słowa Lemuela. Proroctwo, którego nauczyła go jego matka. Czyż nie jest to interesujące? Na początku tej księgi widzimy, jak ojciec wypełnia swoją bardzo ważną rolę, rozmawiając z dziećmi i starając się ostrzec je przed wieloma niebezpieczeństwami w życiu, ale widzimy tutaj, że jego matka również miała sporo do powiedzenia. Uderzyło mnie słowo proroctwo, którego nauczyła go jego matka. Dlaczego jest napisane proroctwo? Cóż, wierzę, że była przewidująca. Patrzyła, obserwowała, myślała o tym, kim jej chłopiec będzie w późniejszym życiu. Nie tylko pielęgnowała go i robiła niezbędne małe rzeczy, które matka musi robić w domu, ale patrzyła na niego, przygotowywała go na przyszłość. Najwyraźniej była z nim bardzo blisko. Daje mu również pewne ostrzeżenia, uzasadniając to, co powiedział jej mąż, ponieważ ona również ostrzega go przed niebezpieczeństwem związania się z kobietami, które mogą być dla niego przeszkodą. Niebezpieczeństwem wina, niebezpieczeństwem bycia niesprawiedliwą osobą. I mówi mu również o tych rzeczach, ponieważ są one tak ważne, jest napisane,
Bojaźń pańska jest początkiem mądrości. Zacytuję ten werset jeszcze raz. Bojaźni pańskiej jest mocna ufność, a jego dzieci mają schronienie. Przysłów 14:26. Jakże więc potrzebne jest, abyśmy zawsze chodzili w bojaźni pańskiej.